Hej, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj totalnie nie mam planu. Jedyne co, to się pomalujemy troszeczkę, bo ostatnio cały vlog był u mnie wymalowany, a przy okazji chciałabym w końcu zmienić swoje zdjęcie profilowe na Instagramie, więc dzisiaj się malujemy. Oczywiście przed nałożeniem makijażu umyłam sobie wcześniej twarz, nałożyłam sobie krem. Pod ostatnim filmem w komentarzach były pytania, co nakładam na twarz. W sumie na Instagramie też do mnie pisałyście i już Wam tutaj pokażę. Najpierw nałożyłam tonik z Wianka, to jest tonik mgiełka do twarzy. Nie czekam aż się wchłonie, nakładam później krem pod oczy i to jest totalnie mój ulubiony krem pod oczy, ja już go używam z 2 lata, to jest moje piąte albo szóste opakowanie już. No uwielbiam, poleciła mi go Klaudia Kłos, także pozdrawiam, jeżeli to kiedykolwiek w życiu obejrzysz. Z racji tego, że próbuję skończyć ten krem ze Skin 79, to często jeszcze jego używam. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and jakbym chciała Wam pokazać, jak wyglądają moje cienie do brwi, to się załamiecie. Ja wiem, wszystkie te moje opakowania są po prostu no mega, mega zadbane. To ja po prostu rzadko wszystkiego używam, więc wygląda jak wygląda. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you real. Bronzer z Bahama Mama, pędzelek z Hakuro i moje nieumiejętne konturowanie twarzy. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Dobra, lepiej nie będzie. Idę umyć ręce, bluzkę nałożyć, bo jestem teraz w staniku, ciekawe kto zauważył. Tak nie zauważyliście. I będę robić zdjęcie. Dobrze, że się trochę przejaśniło, bo jak zaczęłam tutaj nagrywać, malować się, to pewnie zauważyliście, że jest różnica światła. Było tak ciemno, jak że już byłam zła od rana, że muszę to zrobić, a jest ciemno i nie mam warunków. Mamy 28 stycznia i stwierdziłam, że to jest najwyższa pora, żeby rozebrać tą oto z tyłu choineczkę. Ja chciałam to zrobić w ogóle 6 stycznia w Trzech Króli, tyle że Krystian bardzo mnie prosił, żeby jeszcze została, że dawniej dużo dłużej się trzymało ozdoby świąteczne, praktycznie do Wielkiego Postu. No, mi się już znudziła, więc biorę się za rozbieranie choinki. Profesjonalny sprzęt do pakowania choinki. Trochę za małe rękawiczki dla mnie. No cóż, radzisz sobie. Nie no, ale było w zestawie to. City.
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents. Wszystkie ozdoby choinkowe są już spakowane, zostawiam tylko te białe kwiatki, które właśnie były też na choince. Stwierdziłam, że one nie są typowo choinkowe, więc idealnie się nadadzą na cały rok tutaj na komody do flakonu. Okazało się, że wszystkie flakony mam zajęte, więc wzięłam karafkę, której i tak nie używam na wodę, więc o, idealnie. Więc będą sobie tutaj stały w karafce, dlatego ten telewizor trzeba poprawić po tym, jak sobie zachciał te zdjęcia robić. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Jest godzina 13, jak widać Nadia jednak ma zmienioną stylizację z piżamkowej na dzienną. Podała mi leki przeciwbólowe i widzę, że się dużo lepiej zachowuje. Już się troszeczkę śmieje, nie płacze, nie jest smutna, chociaż w tym momencie tego nie widać po niej. Ale naprawdę nie jest smutna. Nadusia, ej, uśmiechnij się, uśmiechnij się. Ej, bo ja tu mówię wszystkim, że nie jesteś smutna, że taki smuciach z ciebie. Taki smutas. Co Nadia? Przegląda się w lustrze. Ona strasznie lubi dzidziusie. Chyba wszystkie dzidziusie lubią dzidziusie, więc ona właśnie w lustrze widzi Właśnie w lustrze widzi dzidziusia, więc ją to bardzo interesuje. Zrobimy mamie kawę? Zrobimy? Idziemy zrobić mamie kawę. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that... Przez ciążę z Nadią nie potrafię, w sumie nie, że nie potrafię, ale uwielbiam pić słodką kawę. Przez to, że właśnie w pierwszym trymestrze miałam takie straszne mdłości, znienawidziłam kawę i później chcąc się do niej przekonać, w sumie nie wiem po co, bo ni to zdrowe, ni potrzebne, zaczęłam po prostu słodzić kawę i bardzo mi się to spodobało i w tym momencie tak już zostało. I próbowałam kilka razy nie słodzić, ale to nie to samo. Także kto ze mną team słodka kawa, to zdrówko. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness. Kto to taki grzeczny? Kto to tak grzecznie sobie tutaj leży? Pięknie. Masz skrzypka. Proszę. A gdzie ty masz skarpetki? No standardowo. To chyba taka norma. Ona i ten grzybiuk to jest ostatnio duet nierozłączny. Ona go musi mieć dosłownie cały czas i wszędzie. Nieważne czy śpi, czy nie śpi, czy je. Musi mieć w rączce grzybka. Mama ci szumi się wybrała. Będzie czyściutki, można będzie znowu przytulać. Cieszysz się? Już tu włożymy serduszko grające. 5 sekund, dziecka nie ma. Sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
To już jest ten etap, kiedy w łóżeczku nie może być totalnie nic poza dzidziusiem. Ja wcześniej w rogu trzymaliśmy tutaj koszyk z pampersami, żeby zawsze było pod ręką, a w tym momencie ja ją położyłam tak tutaj, a widzicie, gdzie ona jest. Gdzie ty poszłaś? Gdzie ty poszłaś? Nadia? Co to jest? Twój nowy tron.